Witam wszystkich, mamy tutaj do czynienia z BMW X3, ale nie ma to kompletnie żadnego znaczenia, jeżeli chodzi o dalszą opowieść, dlatego że w skrócie opowiem o bardzo ważnym, istotnym elemencie, który jest jakby jednym spoiwem ze światłami ksenonowymi. Bardzo ważny, bardzo istotny i myślę przez wielu całkowicie jakby zapomniany. Mianowicie jest to czujnik położenia samochodu, można powiedzieć, zawieszenia samochodu, jakby stanu zapakowania, bym powiedział, tego samochodu, które to ma znaczenie później w regulacji świateł na drodze. Czyli coś, co mieliśmy w wersji manualnej w lampach takich, powiedzmy, standardowych, soczewkowych, halogenowych itd., itd. Mieliśmy takie pokrętełko w kabinie, które nam regulowało światła w zależności od potrzeby, jak mieliśmy bardziej zapakowany samochód z tyłu w bagażniku czy osobami, światła obniżaliśmy mniej lub więcej tam w kilku pozycjach. Tak tutaj przy oświetleniu ksenonowym wszystko za nas reguluje automat. I ten automat, no logiczne, musi jakoś działać, jakoś reagować na właśnie na położenie tegoż samochodu względem zawieszenia. I są takie czujniki, tak jak widzicie, tutaj jest on na przednim zawieszeniu, ale nie ma kompletnie reguły. W każdym samochodzie jest naprawdę w innym miejscu, to znaczy w innym miejscu. Jest on przy zawieszeniu, no bo zawieszenie bezpośrednio jakby czuje, w cudzysłowie oczywiście, czujnik pobiera dane z zawieszenia, jak jest mocno ugięte. I tak, ja celowo to odkręciłem, bo akurat tutaj robiłem właśnie to, co zaraz Wam powiem. I reguluje, widzicie, to jest ruchomy element. On musi być ruchomy. Tutaj ten element musi być ruchomy. Jeżeli on jest jakkolwiek zapieczony, a bardzo często się to zdarza. Dlaczego? Ano dlatego, że tak jak widzicie, to jest przy zawieszeniu. Tutaj jest piasek, błoto, różne warunki atmosferyczne. Tutaj są takie przeguby kulowe. Widzicie to, jak ja to ruszam? To jest na przegubie kulowym ten tutaj łącznik. On jest i z jednej, i z drugiej strony. Zobaczcie. Na przegubie kulowym. Bardzo często jest tak, że ten przegub kulowy stoi w miejscu. On jest po prostu zabetonowany. Całkowicie stoi. No i logiczne jest, że jeżeli w pewnym momencie wahacz uderza w niego za bardzo, to stoi, to albo pęka tutaj plastik i to się łamie i nie ma łączności pomiędzy wahaczem zawieszenia a czujnikiem, czyli to jest po prostu bezużyteczne. Tu wisi nam czujnik już swobodnie. Takim jednym z objawów, które możecie zauważyć, że coś jest nie tak i coś Wam się nie zgadza, to jest jak zapalicie wieczorem światła ksenonowe, powtarzam, ksenonowe, a te światła wyjątkowo blisko świecą Wam przed samochodem. Wyjątkowo jakby coś jest nie tak, wyjątkowo no, jest jakaś anomalia, czyli wcześniej było dobrze, nagle tak zaczęło świecić, albo kupiliście samochód i on tak świeci. Pierwsze, na co bym zwrócił uwagę i do czego bym zaglądnął, to jest właśnie ten konkretnie czujnik. Dlatego, że od razu robić regulację świateł, bo można oczywiście to wyregulować manualnie, czyli jednorazowo tam sobie gdzieś staniemy, powiedzmy bardziej lub mniej profesjonalnie to robiąc, i my to wyregulujemy przy jakiejś tam, powiedzmy, ścianie czy przy jakimś mierniku. Ale to nam nic kompletnie nie da. Nic nam nie da, dlatego że my i tak będziemy pozbawieni tej dynamicznej regulacji wysokości świecenia tego strumienia światła, co gwarantuje nam właśnie ten czujnik, właśnie ten tutaj to urządzenie. Jeżeli to mamy odłączone od działania, czyli jest to no, zabetonowane, stoi, nie rusza się, jest pęknięte, nie wiem, cokolwiek się wydarzyło, czy jest na przykład do tego stopnia już, no, tak jak powiedziałem, w jakimś sensie zawalone brudem, przy czym, że to stoi, jest no, w miejscu, tak? Z różnych przyczyn to może stać. Zazwyczaj to jest tak, że jeżeli jednak gdzieś coś stanie, jest nieruchome, to konsekwencją tego jest to, że to pęknie. Pęknie, rozłączy się, nie wiem co, najsłabszy element zawsze pęka, czyli albo ten łącznik się rozsypie, albo ramię pęknie, nie wiem, cokolwiek, ale pęka. I nie mamy możliwości czytania tego sygnału z czujnika. Wchodzimy pod samochód, sprawdzamy, gdzie jest tenże czujnik właśnie. On się znajduje, tak jak Wam powiedziałem, na wahaczu albo na przednim zawieszeniu, albo szukamy go na wahaczu tylnego zawieszenia. Ja jakiś czas temu robiłem film o Volkswagenie, to dosłownie w Volkswagenie, nie wiem, czy we wszystkich modelach oczywiście, ale w Volkswagenie jest on na tylnym wahaczu zainstalowany. Także szukamy tegoż właśnie elementu i warto jest raz na jakiś czas odkręcić tutaj ten łącznik. On się odkręca, to jest dosyć takie proste urządzenie, nie jakieś tam za bardzo skomplikowane. Albo jak nie wiem, wymieniacie na przykład sobie koła, to sięgnijcie ręką, bo to powinno być dostępne ręką, jak sięgniecie, jak macie koło ściągnięte. Czy to
na przegubie wam pracuje. Jeżeli wam pracuje, czujecie po prostu pod ręką, że gdzieś tam jest jakiś niewielki ruch, no to można uznać, że to raczej działa. Ale jeżeli nie ma tego ruchu w ogóle, kompletnie, jakby nie jesteście w stanie, no to jednak ja bym się skusił na to, żeby to odkręcić na zewnątrz, przeczyścić, przesmarować tam ten przegub kulowy, żeby miał swobodny ruch, tutaj tak wam pokazuję całkowicie. I jak to będzie połączone razem z wahaczem, to będzie wam to gwarantowało, że macie no właściwie działające światła ksenonowe, jeżeli chodzi o regulację ich wysokości. No bo oczywiście usterek może być dużo, dużo więcej, ja wiem, zdaję sobie sprawę, ale mam wrażenie, że jednak to urządzenie, banalne w sumie urządzenie, jest zapomniane podczas tego całego procesu, gdzie chodzi o światła ksenonowe. Też wiem, że na przykład... Chociaż nie, wiecie co, nawet jeżeli chodzi o, teraz tak nawet pomyślałem sobie, że jak rozmawiamy o diagnozie komputerowej, no to diagnoza komputerowa nie pokaże wam uszkodzenia tego łącznika. No umówmy się, w ogóle na temat diagnozy komputerowej to by można było zrobić całkowicie osobny film, bo diagnoza komputerowa samochodu, odczyty wszelkich błędów, pozwalają na tyle, na ile konstruktorzy samochodu przewidzieli, że w danym miejscu jest jakby ostateczny czujnik pozwalający na to. Czyli nie wszystko jest diagnozowalne w samochodzie, albo wręcz pewne rzeczy a propos diagnozy, to jest kierunek, gdzie może być usterka i wcale nie oznacza, no przykład daję, diagnoza komputerowa mówi o uszkodzonym czujniku, wcale nie musi być to uszkodzony czujnik, tylko może być uszkodzony coś zupełnie innego, a czujnik nie działa, ponieważ konsekwencją tamtej usterki jest jakby to, że czujnik nie pokazuje nam na przykład ciśnienia. Ja tylko mówię, ale to teraz nie będziemy się tym zajmować, to zrobię osobny zupełnie materiał. W skrócie, jeżeli to nam uszkodzi się, dobra, jeżeli mamy takie coś, że wymuszamy sobie ruch reflektora w diagnozie góra-dół, no to pokaże nam diagnoza, że mamy coś nie tak uszkodzone, bo nie jesteśmy w stanie wymusić ruchu reflektora. Ale może być też tak, że nic nie pokaże taka wstępna, pobieżna diagnoza. Musimy manualnie tutaj zobaczyć po prostu, czy to działa, czy to ma ruch, czy to funkcjonuje. Ja myślę, że to tyle. Nie będziemy się rozwodzić, bo ten temat jest niezwykle prosty. Zwracam tylko uwagę na to, żeby po prostu zwrócić uwagę na tak banalne urządzenie w całym systemie oświetleniowym samochodu z lampami ksenonowymi, tak? To jest istotna sprawa. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, do następnego razu. Pa, pa.